Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry PlayerUnknown's Battleground na moim kanale. Gramy dzisiaj na mapie Salvage. Jest to mapa, która zostanie za niedługo wprowadzona na publiczne serwery. Z tego co wiem, najprawdopodobniej jest to ostatnia już faza testowa na tych serwerach alfa, na eksperymentalnych serwerach. Za niedługo wjedzie ta mapa już na testowe serwery. No i gdzie każdy będzie mógł zagrać, no i w przeciągu 2 miesięcy najbliższych będziemy tą mapę mieli już na zwykłych publicznych serwerach. Dobra, lecimy sobie na bootcampik tutaj, zobaczymy czy ktoś z nami leci. Póki co się cicho tutaj wydaje dookoła, na razie nikogo nie widzę. Jest to taka miejscowa na końcu troszkę, bo chcę zagrać też na spokojniej. Chociaż mamy kogoś, to mój cień, mój cień chyba. Mamy tutaj loot razy 2. Więc obroń tutaj łatwo, nie będzie jakiegoś problemu. Na początku gramy na spokojnie, jak się za chwilę gdzieś wyłożymy tutaj, to zagramy agresywnie, bo chcę troszkę tutaj tą mapę pozwiedzać. Od ostatniego update'u zauważyłem, że zostały dodane tutaj tekstury na budynki, na których brakowało. No ale dodając te tekstury, twórcy również troszkę optymalizacyjnie zawalili tą mapę, bo czasami potrafią tutaj spaść FPS-y. Dobra, ale nevermind, da radę grać, nie ma takiego większego problemu. Możliwe, że nie ma co się też dziwić, bo to jest dopiero jakby ta mega... To jest test testowej mapy jakby. Więc test testów. Więc tutaj możemy to wybaczyć. Dobra, bierzemy się za lucenie. Te drzwi mega mają taki cringe'owy... nie cringe'owy, tylko taki creepy odgłos, jak je otwieramy, bo strasznie mi to przypomina dźwięk z Rasty. Te drzwi też mi takie rastowe się wydają tutaj. Te budynki też są podobne do tych rastowych, więc ta mapa mocno, mocno teksturami tutaj nawiązuje do Rasta. Jak ktoś grał w Rasta, to będzie wiedział o co chodzi. Karas sobie zostawiam, MK biorę, Kałacha wyrzucamy, dobra, bierzemy to. No niby ten lucik razy 2 dobrze się dało w każdym meczu z lutem, a teraz patrzcie, jak na złość. Jak na złość, brakuje mi tutaj i scope'ów, i brakuje mi tutaj automatu. Ta MK automatyczna tutaj się przeważnie rozpiła. A teraz, no, nie ma nic. Dobra, byk tutaj czysto. Tam jest skarek, więc sobie po niego śmigniemy. Hop. Dobra, tutaj powiększony magazynek też biorę. A nie, to jest tego quick draw. Środek przeciwblowy, bierzemy do tego skara za naszą łemeczkę. Pyk, zarzucamy tutaj quick draw'a, ładujemy wariata. Jeszcze jakieś celowanie i powoli można tutaj dzidować w stronę przeciwników, żeby się trochę postrzelać. Strefa jest też chyba przyspieszona, bo powoli tam się zacznie już zmniejszać ta pierwsza, więc to jest naprawdę szybka. Ale dobrze, że właśnie jest to przyspieszone, bo ta gra jest bardziej dynamiczna, jeżeli o to chodzi. Dobra, tutaj te domki jeszcze posprawdzamy. Jezu, te drzwi aż uszy daje, jak się je otwiera. Pyk. Puste domki, no... Nie zdarzało mi się to wcześniej. Jeszcze tutaj sobie przeglądniemy. Zestaw, czerwona strefa też bije. Czerwona strefa została pomniejszona w tym update'cie do tej mapy, bo była za duża wcześniej, bo ta mapa jest w ogóle mniejsza niż te dwie poprzednie, niż Miramar, niż Arangel. Ta mapa jest dużo, dużo mniejsza, ale całkiem spoko. Dobra, wyskakujemy tutaj przez okno. Jest scope jakiś? Nie ma. Jest, jak zawsze były te scope'y. Przed chwilą z Marem trochę poklikaliśmy, mogliśmy, tymi skopami się tutaj rzucaliśmy, to teraz nic nie siada. Dobra, otwieramy te drzwi. Kevik jedynka, tutaj dwójka powinna być zaraz gdzieś. Nie ma dwójeczki Kewa, to bierzemy tą jedynkę. Pyk, bo żadnego nie miałem. Amunicja jest, wszystko jest, no jeszcze skop. O, chyba widziałem przez to okienko, ale nie jestem pewny. Ja, to jest tylko podbródek. To jest tylko podbródek, więc idziemy dalej, bo bez scope'a ludzie to słabo trochę, no. Słabiutko, ale ta mapa, powiem wam szczerze, że ona jest naprawdę fajna. Im więcej update'ów do niej wprowadzają teraz, to ona coraz lepiej wygląda, coraz fajniejsze miejscówki tutaj się pojawiają. I czuję, że ta mapa będzie jedna z tych map, które będę katował. Podobnie jak Erangela, a Miramar pójdzie chyba w zapomnienie. Stała Modokara, nie wiem po co mi, ale dobra, już nie chce mi się wyrzucać, niech będzie. Póki co, chyba że jakieś leczenie znajdziemy, to wtedy sobie to wyrzucimy. Dobra, pyk. Kompensator biorę, mega spoko rzecz. Kar kolejny, to mnie nie interesuje. To była patelnia, patelnię mogliśmy na dupę założyć, ale... Dobra, w sumie się wrócę po nią. Patelnia czasami potrafi uratować tutaj życie, dlatego warto ją brać. Dobra, karek jest, skarek jest. Spoko. Możemy wyrzucić tutaj z 50 ammo, 100 ammo do kara, to jest chyba wystarczająco dużo. Da się zestakować? Powinna być jeszcze możliwość stakowania tego.
Jak już roztakujemy, to dobra. Te drzwi otworzyły się, lekki lag jakiś był. Scope 2 na razie zakładam na tego Scara. Tutaj mamy kolimator, więc zmieniamy. UMP mnie nie interesuje, chwyt przedni sobie wezmę. No, zakładaj się, wariacie. Dobra, jest celowanie, jest karek, jest czym strzelać, jest czym się bronić, więc jeszcze zobaczymy sobie te domki tutaj na szybko. Co tu mamy? Quick draw to nie chcę. Tutaj jeszcze pyk. Plecak mnie nie interesuje, jedynka. Ten domek sprawdzamy i idziemy, ludzie, na środek strefy i na heady, bo tutaj nie ma co tyle pusiakować. No i słyszę jakieś strzały, tego gripa sobie założę. Słychać jakieś strzały tutaj za górką po lewej stronie, więc sobie tam udamy się w tamtą stronę i może coś się uda wyciągnąć w końcu, bo na razie, no, nikogo jeszcze nie widzieliśmy, a chciałbym postrzelać na tym odcineczku, na tej mapie, żeby wam pokazać, czy jestem w formie, czy nie jestem w formie. Wczoraj grałem duosa z La Furią na Discordzie. Link do Discorda znajdziecie w opisie, bo na tym Discordzie często sobie klikam z ludźmi, którzy tam siedzą. Więc śmiało wbijajcie, jeżeli chcecie pograć. Może się uda skleić drużynę jakoś, może akurat jacyś ludzie będą, którzy ogarniają gierkę. To sobie może pogramy jakieś turnieje z ogarami. Dobra, na razie tutaj nic nie widać. Jeżeli jest tutaj ktoś w ogóle z tych, co ogarnia tą gierkę i ma trochę godzin przegranych, to dajcie znać, bo chętnie bym was przetestował i byśmy mogli poklikać coś. Dobra, też pracuję, ludzie, w międzyczasie nad stroną internetową, nad takim portalem, więc troszkę mniej czasu mam i te filmy mogą się pojawiać troszeczkę później, ale jak to ruszy, to obiecuję wam, że będzie mega dużo ludzi, konkursów, mega fajnych turniejów. Jeżeli gracie w rokietową ligę, jeżeli gracie właśnie w PUBG'a, jeżeli gracie w Ligę Legend, w Counter Strike'a, to naprawdę FIFA też, to naprawdę będziecie mieli możliwość trochę pograć sobie w fajnych turniejach. Dobra, płyniemy cały czas tutaj do brzegu. Czy ta postać też skręca, jak na alcie tutaj skręcamy sobie, czy to jest takie dziwne tylko wrażenie? Nie mam pojęcia, gram na kamerze FPP, to trudno tutaj to zauważyć. Dobra, lecimy tutaj pod wodą. Pstryk, wyskok na dzielnicy i czysto tutaj mamy. Dobra, to idziemy dalej. Na Swamp Temple. Tutaj czysto, czysto, nic nie widzę. Ludzie, gdzie oni się pochowali? Zostało 30 osób w grze, a jeszcze nikogo nie widziałem. No to mamy straszny tutaj Resident Sleeper. Jakbym się wysypał jeszcze za zero, to by było padaka straszna. Ale przynajmniej, ludzie, zobaczycie sobie mapę, jak wygląda, jak ona się tutaj sprawuje nam. No, tam w mieście były te spadki FPS-ów, ale tutaj całkiem w tej dżungli fajnie to chodzi. Więc jest git. Jest git. Te domki po kolei. No, już możemy sprawdzić, jak i tak przechodzimy koło nich. To można zerknąć. Na tych składach ludzi było mega dużo, a tutaj na tych solówkach, no, nie widać tych przeciwników. O, właśnie, Discord się odzywa, widzicie, w międzyczasie, o wilku mowa. Udamy się tutaj na tą stronę, może nie będę się pakował centralnie przez rzekę, tylko sobie przejdę tak bokiem. Chociaż można uderzyć na ten most, jak chcemy się postrzelać, to idziemy na most. No, tam się może kogoś uda spotkać, w końcu leci samolot z rzutem. Jakby tutaj nam zrzut rzucił, to by było piękne, nie? O, jest gość, jest pierwszy przeciwnik. Tutaj za górkę gdzieś uciekł, ale go zerknąłem, ledwo, tak kątem oka. Delikatnie namierzyłem. Leci samolot zagłusza tutaj wszystko. O, jest typ. Mam włączoną niebieską krew, właśnie naprawili tą krew tutaj, że normalnie już widzimy. O Jezu, ale się wychyliłem bez sensu. Nie! Jak ja to zwaliłem? O, masakra, ile mu chapa zostało? No, był na jedną seryjkę. Dobra, widzimy się zaraz, ludzie. O, już padł. Widzimy się zaraz w kolejnej gierce. Jesteśmy w kolejnej grze, tym razem wylądujemy sobie na Training Center. Jest to taka szkoła jakby znana nam wszystkim z Erangela. Leci tutaj zawsze mega dużo ludzi, z tego co zauważyłem. No i zapomniałem wam powiedzieć, że też również za niedługo ma być wprowadzone w PUBG-u coś takiego jak zmiana pogody w czasie rzeczywistym. Że na przykład będziemy grać w gierkę i nagle, dajmy na to, po 15 minutach zacznie się pojawiać nam mgła albo zacznie padać deszcz i myślę, że to będzie mega fajny motyw, jeżeli chodzi o tą gierkę. Tak troszkę się zmieni dynamika tej gry i spoko to będzie wyglądało. Dobra, lądujemy tutaj na start. Mamy coś? Nie ma nic. Ej, jak tu dużo ludzi, aż do 30 FPS-ów mi gra poleciała. Dobra, tu mamy pompę. Ta pompa to mnie nie interesuje.
Ale weźmiemy ją, podnieśmy, no jak już nic nie ma. Dobra, jest kałach, tej sajgi nawet nie przeładuję. Ale mi się Jęzor plącze tutaj, bo tu będzie ludzie, 2 miliardy ludzi. Do strzelania, dobra, mamy jakąś kamizelkę, mamy kałacha, nie ma skołpa żadnego. Przydałoby się chociaż dwójka jakaś, bo nie lubię strasznie na tych szczerbinkach strzelać, bo nic na nich nie widzę. Jest emeczka, z emeczka zawsze lepiej, zawsze fajniej. Mi się nią gra. Dobra, ładujemy temat jak najszybciej, o Jezu, bierzemy tutaj chwyt. Jest kas dwójka, więc trzeba go podnieść. Może się uda, może mi nikt tutaj za chwilę nie odstrzeli. Jakąś amunicję zwijam, dobra, nie ma celowania jeszcze. Celowanie, celowanie, ludzie, najważniejsze jest. I ktoś tu był. Dobra, jeden gość skampiony, ale go wyczaiłem, wariata. Kolego, tak kampić tutaj nie wolno. Czuksowe okulary sobie ubierzemy, leczymy się. Żeby za chwilę przypału nie było, kogoś tu słyszę pod oknem. Więc wychylamy. Tam jest jakiś młyn. Dobra, drugi frag na naszym koncie. Gdzieś się spalił tym, że strzelał to ziomeczka. Tam coś się dzieje, bo się krew leje. Mam włączoną niebieską krew, zauważyłem, że jest większa widoczność na niej. Dużo większa. I to, że miała być ona wyłączona, to jest plota, bo tak krew będzie cały czas włączona, dlatego że niektórzy mają właśnie ten tryb cenzurowania włączony też i ta krew jest wtedy odpalana, bo się nie lubią na przykład patrzeć na krew w grach. No ale to też troszkę chyba według mnie ułatwia to. Dobra, pyk. Jakieś autko już odjeżdża. Co mieliśmy wyczyścić, to wyczyściliśmy. Aktualnie dwa fragi. Coś by się jeszcze przydało pomontować i do tych gości podlucić. Może się uda. Tutaj cały czas słychać strzały, to jest jeszcze z 5 osób co najmniej. Co najmniej, a... ilu ich tu siedzi, to ja nie mam pojęcia w tym momencie. Dobra, idziemy do przodu. Pyk. Jest ammo DM-ki, przyda się. Teraz boosterek by się też jakiś przydał, bo... na samym ammo... to nie damy rady. Pyk. Dobra, tutaj ktoś był. Zerkamy, lewa, prawa, nic tu nie widzę. Tu też na razie, dobra, wyskakujemy przez okno. Biegnę troszkę środkiem tego wszystkiego. Tam jest zrzut, daleko od nas. A jak strefa jest złożona? Mamy tutaj strefę jeszcze. Tam słychać strzały jakieś na tych hangarach. Jak mnie gość zmontował na blisko, no celowałem w niego mocno i dał radę, patrzcie jaki fart. No i jesteśmy już w kolejnej grze, ludzie, teraz sobie polecimy na Coastal. Gramy dla odmiany na kamerze TPP versus składy, jestem sam tutaj, więc może być ciężko. No ale próbujemy, próbujemy, może to aiming mnie nie zawiedzie w tym momencie. Dużo ludzi mega wyleciało na samym starcie. Też lecę na starcie, bo chcę się postrzelać tutaj z gośćmi, zobaczymy jak wyjdzie. Albo będzie do przodu, albo będzie do tyłu, no. Tak to już bywa, zobaczymy jak forma siedzi. Powiem tak, PUBG ciężko jest nagrać taką naprawdę dobrą grę, grając kilka gierek, nie? Tu raz klikniemy 15 fragów, raz klikniemy 3, nieraz nikogo nie klikniemy, no tak to już bywa w tej gierce. No i dobra, lądujemy tutaj na to coś, mamy jednego typa na pewno. Ale tam ludzi poleciało, o jest. Masakra, mamy jednego gościa, którego trzeba zabić, bo nam tutaj będzie... będzie nam smrodził. Dobra, jest kar, jest MK. Patrzcie jaki lucik, żeby taki lucik był zawsze w każdej gierce, to by było coś pięknego. O, chyba więcej ludzi wylądowało. Przemnasz automacik. Z tyłu słyszę jakiegoś gościa. Ten budynek jest obstawiony. Dobra, jednego typa mamy. Tłumik do AR-ki montuję sobie. I cię gościu na cichaczu zabiję. Silent Murder. Dobra, za chwilę będą nas tutaj dojeżdżać. Dlatego uciekamy stąd. Patrzcie, z najdami wchodzą w ogóle. Agresywnie. No czego w te okno nie wskakuje? To okno się czasami mega bagują i to jest denerwujące. Jest scope dwójka. Na scope już lubię grać, nawet i tej dwójce. Na tych szczerbinkach gdzieś, nie bardzo mi się z tego strzela. Nic nie mogę trafić. Dobra, nie mamy kasku żadnego.
Więc teoretycznie jesteśmy cały czas na strzała. Patrzcie, widziałem tylko jednego gościa jak leciał. A tu nagle się tych ludzi troszkę namnożyło. Co ten typ tu robił? Scope 4? Dzięki, widziałem jakieś porty, ale nie byłem pewny, że tam gość leży. Bierzemy na kara, tego kara trzeba przeładować. Z niego za chwilę tutaj czuję, że postrzelamy. Pyk. Tutaj nikogo nie widzę, tutaj też czysto. Albo gdzieś kampią tutaj, albo... Albo nie wiem, dobra, siadamy na tego bagosza, próbujemy odjechać. Miejmy nadzieję, że nas tutaj nie wyczeka nikt. Do tyłu jeszcze zerknę delikatnie. Dobra, jedziemy na training center. Jak tutaj nikogo nie widać, to na training center ktoś będzie na pewno. Ile mamy sił w tym bagoszu, tyle suniemy. Pstryk. Cały czas słyszę jeszcze jakiś pojazd, tylko nie wiem, czy to u mnie za oknem coś sobie tam burka, czy... tutaj w gierce. Dobra, zgubiłem ten drop. Nie wiem, czy dobrze jadę. Gdzieś za górkę poleciał chyba. Fak, tego dropa tutaj ciężko będzie namierzyć. O, dobra. O Jezu, jak mnie wyczyścili, masakra. O, shit, no to nice, dobra ludzie, jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, no i trzymajcie się do następnego, cześć wam!